Witam zmęczony, ale szczęśliwy Mariusz Cendrowski po walce. Tak, witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam Boxing News. Zmęczony. Tak, no wiadomo, pojedynek po takiej przerwie, po kontuzji, który od października mnie drożył. Zawodnik mi pozwolił nie za wiele poboksować, aczkolwiek swoje zadanie, swoje polecenie trenerskie wykonałem w ringu, także jestem zadowolony. Ale powiedz, bardzo niewygodny ten zawodnik, bo tak naprawdę on ciosów nie zadawał, ale chyba około 2 metrów obok ciebie cały czas latał. Jakoś taki jakiś znikający punkt mi się bardziej wydawało niż przeciwnik na walkę. No właśnie, to tak jak mówię, z takim zawodnikiem jest bardzo trudno zrobić jakąkolwiek dobrą walkę, bo on wręcz przeciwnie przeszkadza w boksowaniu, wręcz przeciwnie unika, rozbraja taktykę swoim chodzeniem, swoim przekładaniem rąk i szuka tego, czyha na ten pojedynczy cios pancerski. Chce zaskoczyć i naprawdę ułożyć z nim walkę jest bardzo trudno, zrobić bardzo dobrą walkę, aczkolwiek ja jestem zadowolony z swojej postawy, wykonałem polecenia trenera Zygmunta. To był przystanek w kolejnych pojedynkach zbliżających się. W 80% starałem się boksować przednią ręką, to kontynuowałem, prawą rękę oszczędzałem, także wydaje mi się, że wszystko jest odpowiednie, zadanie domowe dobrze odrobione. A Mariusz, powiedz, po kontuzji nie masz już problemów z ręką? Tak jak wspomniałem, ręka wraca do pełni sił, jest już w 80% po diagnozach, już zdrowa i jest po dobrej rehabilitacji, w dobrym przygotowaniu, wdrażam lewą stronę, udoskonalam. Także naprawdę wydaje mi się, że za 2 miesiące już naprawdę będzie w pełni sił. A powiedz mi, jakie plany na przyszłość? Gdzie zaboksujesz następnym razem? Diamond Boxing to jest grupa, którą powiedzmy na dłużej zagościsz, czy to jest tylko jedna chwilowa przygoda z Andrzejem Grajewskim? Z Andrzejem Grajewskim jest już to moja druga przygoda, bo w pierwszej przygodzie boksowałem z Damianem Janakiem w Łodzi. Na pewno wiąże z tym, żeby boksować na dużych imprezach, czego między innymi Andrzej Grajewski chce robić duże imprezy. Póki co jest to moja druga walka współpracy. Wydaje mi się, że jak będzie tak dalej szła, to nic nie jest na przeszkodach, żebyśmy mieli współpracę na dłużej, aczkolwiek również jestem póki co wolnym zawodnikiem i jak nadarzy mi się jakaś okazja, propozycja, to na pewno z niej skorzystam. Choćby nawet na tą chwilę jest propozycja walki w Serbii, ale tak jak mówię, jest to walka, która ma się odbyć w 69-900. I tak naprawdę jak się prześpię po tym pojedynku, dopiero przeanalizuję ją na chłodno, czy wezmę pojedynek, bo jest bardzo kuszący, jest to walka interkontynentalna IBF. No co, wygodniejszych rywali ci chyba życzyć? No na pewno z bokserem, który chce boksować, jest na pewno, można pokazać większy kunszt bokserski i na pewno większy arsenał wyprowadzić w ringu. Aczkolwiek każdy bokser, każdy, który wchodzi do ringu, chce boksować, jest takim przeciwnikiem, do którego trzeba się tak nastroić, żeby z nim boksować na każdą chwilę. Także wydaje mi się, że to nie ma czy dobry, czy zły, po prostu trzeba wyjść, tak się nastroić, takim jest przekaz od trenera, żeby po prostu wyjść zwycięsko z walki. Dobra, dzięki wielkie i powodzenia. Dzięki również i pozdrawiam wszystkich.